Cześć, dzień dobry. To jest ten moment, kiedy faktycznie mogę powiedzieć dzień dobry. Ja nazywam się Marktyniec i komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie, bo Tour de France, realnie rzecz ujmując, czy tego chcecie, czy nie, jest najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie. Nie ma nic ważniejszego niż Tour de France. Nie ma większej marki, nie ma większej sławy, nie ma, nie ma większego prestiżu. Tour de France przytłacza kolarstwo, czy tego chcecie. Czy nie? Zatem zaczynamy Wielkie Święto. Nagrywam to we czwartek Tour de France. Rozpoczyna się w sobotę, nieco wcześniej. Często tak jest w latach olimpijskich, że Tour de France rozpoczyna się nieco wcześniej. W tym roku Igrzyska Olimpijskie dodatkowo wpływają na przebieg trasy. Tour de France nie pokrywa się terminem z Igrzyskami Olimpijskimi, natomiast ze względu na przygotowania, które już będą się odbywały w Paryżu, zaangażowanie służb wszelakich, finish na polach elizejskich nie będzie możliwy. W związku z tym mamy zupełnie, zupełnie Pełnie inny układ trasy niż w latach ubiegłych. No i co jest istotne. Wyścig nie kończy się etapem dla sprinterów. Wyścig kończy się jazdą indywidualną na czas niełatwą i niekrótką, ale o tym za chwilę. Co jest istotne. W tym roku czekaliśmy na galaktyczny, pojedynek największych gwiazd kolarstwa i było blisko do tego, aby cztery największe gwiazdy kolarstwa nie spotkały się, nie spotkały się na tegorocznym Tour de France. Wyścig dookoła kraju Basków, jeden z istotnych sprawdzianów formy zarówno przed wardyńskimi klasykami, jak i mm, element przygotowań do wielkich turów. Mm, no, bardzo mocno wpłynął w tym roku na przebieg sezonu. Kraksa na jednym z etapów, na takim niewygodnym zakręcie, który prowadził do przepustu, który prowadził na pole ze skałami, spowodował, że doszło tam do kraksy. Ten zakręt był niezbyt dobrze wyprofilowany, no i leżeli tam, leżeli tam z tych najważniejszych postaci Evenpool, Winegor i Primoż czy z najmniejszymi obrażeniami że Roglicz ze średnimi powiedzmy wyszedł Evenpool natomiast Jonas Winegor miał złamany obojczyk, połamane żebra oraz odmet płucnął prawie dwa tygodnie po tym wypadku leżał w szpitalu na rower wsiadł Około miesiąca e, po tej, kraksie wyścig do kraju Basków, pierwsza połowa kwietnia, i ona z na rower wsiadł w pierwszej połowie maja. E, w tym roku bez większych problemów e, sezon przechodzi Tadej pogaczar, Przypomnijmy jednak, że on w zeszłym roku z kolei złamał nadgarstek podczas lierz Baston Lier. W związku z tym to on na Tour de France e, no, przyjechał nie w pełni przygotowany. Prawda jest taka, że ze względu na te perturbacje nie wiemy jak będzie. Jeśli miałbym coś powiedzieć, no to jeżeli ona z winnego po tak ciężkich obrażeniach nawiązałby do dyspozycji, którą w zeszłym roku prezentował Pogaczar, czyli no jednak, straszenia głównego konkurenta, rywalizowania z nim przynajmniej na niektórych etapach, jak równy z równym, byłbym, byłbym zaskoczony. Warto wspomnieć również, że generalnie drużyna obrońcy tytułu i obrońcy każdego tytułu na Wielkim Turze w tym roku, czyli Wizma i The Bike, w zeszłym roku Jumbo Wizma. Wygrali, przypominam, trzy wielkie tury z Rogliczem, Winegorem oraz Sepem Kusem. W tym roku przeżywa poważne perturbacje. Wspomniałem Winegora. Volt van Aert, również jeden z najlepszych kolarzy na świecie, z kolei złamał obojczyk. I połamał żebra podczas takiego spechowego upadku na jednym z brukowanych klasyków, na Tour Flanderen, gdzie na dużej prędkości upadł. No, a tuż przed wyścigiem drużyna musiała wycofać Sepakusa, który no, był chory na COVID, co go dość mocno osłabiło. Więc wszystko wskazuje na to, że tutaj najmocniejszym zawodnikiem będzie Jorgensen, który no, jechał jak równy, równym z Rogliczem na kryterium Dudufine składach, o faworytach za chwilkę wspomniałem Bogaczara, on przejechał Giro i Bogaczar jest tym numerem jeden ale o tym też za chwilę ponieważ no, trasa wygląda czyli arena zmagań wygląda ciekawie wygląda na selektywną, natomiast nie hardkorowo trudną z jednej strony, mamy dość dużo etapów dla sprinterów ale równocześnie wygląda na taką z bardzo wymagającą końcówką. To przywodzi na myśl skojarzenia z Giro Ditalia, ponieważ no w ostatnim tygodniu Tour de France w ostatnim tygodniu Tour de France właściwie od środy do niedzieli mamy same etapy, które mogą mieć wpływ na układ w klasyfikacji generalnej. Więc to jest wyjątkowe. Z drugiej strony to jest taka klamra, ponieważ wyścig zaczyna się tak naprawdę od górskiego uderzenia. Na pierwszych czterech etapach de facto na trzech mamy mniejsze lub większe podjazdy. Co ciekawe, te podjazdy w większości są we Włoszech, bo tegoroczny Tour de France startuje właśnie we Włoszech. Kiedy liczyłem etapy, które są takimi must see. To może nie ma C, ale takimi, które faktycznie mogą mieć z jednej strony wpływ na rywalizację, a z drugiej strony mogą być takimi wartymi obejrzenia. Oczywiście nie w całości, nie zachęcam, hashtag nie zachęcam, hashtag nie polecam oglądania Tour de France w całości. Jasne, można, ale kurczę, no miejmy życie miejmy swoją jazdę na rowerze, inne zajęcia i. Oczywiście fajnie ogląda się, kiedy ucieczka się formuje, kiedy mamy jakieś wczesne ataki, natomiast no, bądźmy uczciwi względem siebie, względem innych, nie jest to konieczne. I tutaj uwaga, tak jak zawsze będę Wam codziennie na moim profilu Facebookowym prezentował zapowiedź etapu tego. Co będzie highlightem, gdzie warto włączyć transmisję z harmonogramem, od której do której jadą kolarze, właśnie w jakich godzinach transmisja jest, kiedy się włączyć na końcówkę lub na jakieś kluczowe elementy. Myślę, że to, jest, myślę, że to będzie dla Was pomocne. Wiem, że, wiem, że to. Lubicie, no ale nie ma na to czekać w tym momencie, ponieważ, tak jak wspomniałem, jest czwartek. Pierwsza zapowiedź pójdzie w sobotę przed południem. No i przyjrzyjmy się temu, jak ten Tour de France będzie wyglądał. Wspomniałem o początku we Włoszech. No i mamy fajny, dynamiczny początek. Przypomina zeszłoroczny w kraju Basków z etapami górzystymi, z metami, co prawda, po zjazdach, ale. Pierwszy etap z Florencji do Rimini 206 km Naprawdę sporo, sporo podjazdów. Taki, taki wyścig jednodniowy, wyścig klasyczny tylko na otwarcie wielkiego turu. No i tutaj jak zawsze musi się pojawić ta uwaga. I, I to nie jest jakby kokietowanie, zgrywanie się cokolwiek. Tak trzeba będzie uważać na kraksy, bo może się okazać, że z tego pojedynku gwiazd z tych włoskich etapów wyjedzie jedna albo dwie. Pamiętajcie Praksy w pierwszych tygodniach Wielkiego Turu zdarzają się zawsze, ale kiedy mamy tego typu wymagające etapy, jest na to większa szansa. Więc w sobotę 29 czerwca, Florencja, Rimini, 206 km, niedziela. 30 czerwca e, z Cesantico do Bolonii, i tutaj istotne teoretycznie, znów długi etap. 200 km, natomiast ostatnio 60 przypominam bardzo mocno jesienne włoskie klasyki. Mamy kilka podjazdów, w tym na ostatnich kilometrach dwa razy podjazd pod bazylikę San Luca. Ciężki selektywny podjazd. Myślę, że tam zostanie grupa kilkunastu w porywach kolarzy. No i będziemy mieli finisz Ala, Ala wyścig klasyczny. W poniedziałek 1 lipca aż 230 km, strasznie długi etap, to też będzie miało znaczenie w kontekście kolejnego dnia i generalnie rywalizacji w pierwszym tygodniu wyścigu. I jest to pierwszy etap dla sprinterów. Tych etapów dla sprinterów naprawdę jest sporo, wiele szans, wielu sprinterów. Natomiast to pierwszy etap sprinterski, pierwszy finish z peletonu na Tour de France zawsze jest wyjątkowy, wszyscy są super zmotywowani. O tych sprinterach, których mamy w stawce, za chwilkę po tym, jak przedstawię całą trasę. W każdym razie, końcówkę. Warto, warto obejrzeć, zarezerwować sobie niedzielne popołudnie, no bo ten sprint powinien być spektakularny. We wtorek tylko 140 km, natomiast jedziemy do Francji z Pinerolo z Włoch do Paloire, ale jedziemy przez Galibier. Duża wysokość teoretycznie meta po zjeździe co nie zmienia faktu, że ze względu na dużą wysokość, na długość podjazdu na galibie e, i stromizny w końcówce, e, znów będzie to sprawdzian. No i w zasadzie, jeżeli kolarze nie zrobią sobie wolnego, a nie sądzę, żeby zrobili, to należy spodziewać się selekcji. I poznamy pierwszych zawodników, którzy tutaj w generalce liczyć się nie będą. Następnie mamy dwa etapy dla sprinterów, czyli środa i czwartek, no i w piątek, 5 lipca, one to również będą ciekawe, na pewno, na pewno, natomiast no tam realnie trzeba się będzie włączać na końcówki, natomiast w piątek, 5 lipca czasówka 25 km, wcale niełatwa, chociaż nie górzysta, ale po lekko pofałdowanych drogach, po mniejszych drogach prowadząca przez... W Winnice następnie mamy etap taki ucieczkowo-sprinterski. Zobaczymy, co będzie. A w niedzielę, 7 lipca, um, mamy etap z szutrami wokół Troyes. 200 km, 14 sektorów szutrów i co jest istotne, to nie są takie bardzo łatwe szutry. Oglądaliśmy je w 22 roku podczas Tour de France Kobiet i to są takie kamieniste drogi, więc tam będą w grę wchodziły szersze opony, co tam wejdzie do tych współczesnych rowerów. Być może będą wchodziły w grę w inserty do opon, czyli te wkładki zabezpieczające częściowo przed, jeśli nie przed przebiciem, to przynajmniej umożliwiające dojechanie na zdefektowanym kole do bardziej dogodnego miejsca gdzie rower będzie można wymienić na Tour de France kobiet wygrała tam Marlene Reuser, ale było sporo, było sporo defektów, było sporo stresu przy większej prędkości jeszcze we wczesnej fazie wyścigu yy, i ba bardziej jakby na to nie patrzeć w wyrównanej stawce w yy, wyścigu mężczyzn. No, to może być bardzo bardzo ciekawy etap. No i aż 14 sektorów tych yy, tych polnych szutrowych yy, dróg prowadzących również przez wzgórza to ma znaczenie że to nie jest całkiem płaskie. to tylko, właśnie jeszcze raz, należy to podkreślać: to nie są takie gładkie szutry jak na Strale Bianke, to są raczej szutrowo-kamieniste drogi, no, takie na granicy jazdy rowerem, szosowym, Powiedziałbym, że to taki, naprawdę, z tego co pamiętam, z tego Tour de France, kobiet, taki, naprawdę, no, pełnowartościowy grawel, sekcje kolarstwa gravelowego, No i po tym w wariackim etapie, gdzie również będą zapewne straty, tutaj, no, jakby na to nie patrzeć, Poniekąd faworytem jest pogaczar, który dobrze radzi sobie w klasykach, dobrze radzi sobie w trudnym terenie, ale trzeba będzie mieć jeszcze szczęście. Potem mamy dzień wolny, potem etap dla sprinterów. A we środę 10 lipca etap górzysty 211 km, I jest to etap w Masywie Centralnym. A etapie w Masywie Centralnym zawsze są fajne. Z jednej strony tam może być jakaś rywalizacja drużyn, faworytów generalki, a z drugiej strony w tej fazie wyścigu należy już się spodziewać jakiejś dość dużej ucieczki no i takiego wyścigu klasycznego, jednodniowego wewnątrz Wielkiego Turu. To jest sól kolarstwa i tutaj ten etap realnie, realnie polecam jako taką sportową rozrywkę, niekoniecznie jako rywalizację w klasyfikacji generalnej, ale po prostu dla fanów kolarstwa. Mamy yy, patrzeć na rozgrywki taktyczne, yy, na ataki, yy, na sytuację na tym odcinku. To powinno być naprawdę fajnie. To powinno być naprawdę fajne. No a potem mamy znów dwa etapy dla sprinterów. Ostatni z nich w piątek kończy się w PO, a jak kończy się w PO, to znaczy, że dojeżdżamy do Pirenejów. No i mamy dwa etapy pirenejskie w weekend 13-14 lipca, to, co też jest istotne, o tym jeszcze o tym nie wspomniałem, ale Tour de France oprócz tego wszystkiego bo mamy Narodowe Świętro Francuzów 14 lipca, a w dwa poprzednie weekendy mamy dwie tury przyspieszonych wyborów parlamentarnych, co również wpływa na zmniejszenie, ograniczenie dostępności służb wszelakich. Ze względu na dość napiętą sytuację we Francji, no, można się liczyć z tym, że wyścig będzie przerywany przez różnego rodzaju protesty. Tutaj no, zapomniałem o tym wspomnieć mówiąc o problemach, czy tam wpływie Igrzysk Olimpijskich. Należy no, pamiętać, że mamy jeszcze piłkarskie Euro, które też trwa i trwa do tego 14 lipca, więc ono będzie odciągało trochę uwagę, ale z punktu samego, samego wyścigu, no to właśnie być może, być może niestety będziemy się zmagali właśnie z przerwami przy okazji wyborów i kampanii wyborczej i protestów, które gdzieś tam będą się i twardej polityki, no bo napięcia we Francji są obecnie spore, ale miejmy nadzieję, że 14 lipca wszyscy będą wszyscy będą świętować, ponieważ ten weekend 13-14 lipca to dwa ciężkie pirenejskie etapy. W sobotę 13-150 km przed Tourmalet, Ancison i meta w saint na ciężkim podjeździe a w niedzielę 200 km, 4800 m w pionie, 6, w sumie 6 podjazdów, a ostatni na Plateau de Bay, i to już są dwa etapy, na których no, będzie, będą to testy mocy do masy, testy na dłuższych kilkudziesięciominutowych podjazdach. W związku z tym, przynajmniej te finałowe podjazdy warto będzie śledzić. Powiedziałbym nawet, że należy je śledzić, bo po wyjeździe z Pirenejów, no. Po wyjeździe z Pirenejów, po szutrach i po czasówce klasyfikacja generalna powinna już być naprawdę solidnie, solidnie ułożona. Po dniu przerwy wchodzimy w ostatni tydzień. We wtorek mamy. Etap sprinterski i to jest istotne, ponieważ wtorek, 16 lipca, to jest ostatni dzień na tym Tour de France, gdzie będą rywalizowali sprinterzy, gdzie zobaczymy finish z peletonu, gdzie zobaczymy walkę o zieloną koszulkę, zależy jak to się ułoży, być może będzie jeszcze trwała na, na premiach lotnych. Natomiast realnie rzecz ujmując, 16 lipca to jest ostatni finish z peletonu, ostatnia szansa dla Jaspera Philipsena, ale też dla tej całej historii związanej z markiem Cavendishem i z jego pogonią za rekordem Ediego Merxa, więcej y, szans Cavendish w Tour de France mieć, mieć już. Nie będzie, nie będzie lisejskich, bo w tym roku ich nie ma, nie będzie ich za rok, bo mimo wszystko kończy karierę. I to jest koniec dla sprinterów. Potem ten, ci, którzy będą walczyć o zieloną koszulkę, muszą po prostu dojechać do Nicei, przetrwać góry, przetrwać, przetrwać czasówkę. Teoretycznie, teoretycznie po tym etapie już zaczynają się góry i środa to jest etap górzysty. 100, niespełna 180 km, ale ostatnie 40 jest naprawdę mocno górzyste. To jest dojazd w Alpy. Meta na krótkim, stromym wzniesieniu. Takie preludium kontynuowane, kontynuowane w czwartek: 180 km. Raczej etap dla ucieczki, ale sporo. Przewyższenia, sporo gór, ale bez mety na podjeździe. Końcówka raczej taka w stylu wyścigów klasycznych. Może być sprint z niewielkiej grupy. Może jakiś sprinter jeszcze ten z tych mocniejszych, yy, właśnie. Tego typu terenie będzie tam próbował odzyskać jakieś punkty nad no, prawdopodobnie Philipsenem lub Renewagenem, e, którzy będą mieli przewagę w klasyfikacji punktowej. To jest taka ostatnia szansa, żeby coś tam e, podziałać na finiszu poza e, lotnymi e, premiami. No i mamy hardkorową końcówkę e, piątek, e, 145 km, 19 lipca. Przełęcze Var, Bonet, ponad 2800 metrów nad poziomem Morza i Metafy, Izola 2000, ponad 4600 metrów w pionie, z czego naprawdę sporo jest na dużej wysokości. To jest sama końcówka wielkiego turu. Zmęczenie będzie duże, więc no, wygra najwytrzymalszy. Natomiast w sobotę... Poprawka, poprawka o tyle ciekawa, że w nieco niższych górach, takich około 1500 metrów nad poziomem morza, ale jadowitych, co więcej, tylko 132 km i meta na podjeździe w Kujo, taki etap w stylu Paryż, Nicea, ale cięższy, krótki, wiele podjazdów dynamicznych na takich kilkanaście, Wysokich kilkanaście, niskich kilkadziesiąt, e, niskich kilkadziesiąt, dwadzieścia parę minut. E, teoretycznie to jest idealny teren dla tego bogaczara. Myślę, że bogaczar nie może sobie wymarzyć lepszej końcówki e, dla niego ze względu na charakterystykę e, tych podjazdów. No i wielki finał. E, w Nicei górzysta czasówka, niespełna 34 km. Dwa podjazdy, La Laturbi i Coldes, brzmi jak stare dobry czasy Paryżnica, ale czasówka długa, w związku z tym, na niej faktycznie ze względu na podjazdy, ze względu na na zjazdy z Coldest, które wcale nie są łatwe zwłaszcza na rowerze czasowym oraz na prowadzący do mety odcinek wzdłuż bulwarów, wzdłuż plaży, gdzie jest wiatr to mogą być tam duże, duże różnice i zarówno czy będzie walka o zwycięstwo, nie wiadomo, ale o podium o koszulkę młodzieżowca, o miejsce w top 10 w top 5, myślę, że z tego powodu ta czasówka będzie ważna i ciekawa. Ech, uf, no i powiedziałem, mówiłem o tym Pogaczarze Presupozycja jest taka, że Pogaczar wyścig ten wygra. Na Giro d'Italia był w znakomitej formie. Jego przygotowania odbywały się bez przeszkód w przeciwieństwie do jego rywali. A na Giro d'Italia pokazał dyspozycję wybitną, pokazał. Wybitne tempo podjeżdżania. Wydaje się, że w tym sezonie nikt nie ma do niego podejścia, aczkolwiek, na, zarówno na Kriterium Dudufine, jak i na Tour de Suisse, obserwowaliśmy również zawodników, którzy jeżdżą w dobrym tempie. Problem jest taki, że na Tour de Suisse ci zawodnicy, którzy jeździ długie podjazdy kilkudziesięciominutowe w tempie, o które można podejrzewać, że tadej Bogaczarz będzie prezentował na Tour de France. Problem jest taki, że na Tour de Suisse to byli jego pomocnicy, czyli Adam Yates i eża Meida. na kryterium do Dofina Primo Mateo Jorgenson ścigali się fajnie, to był bardzo ekscytujący wyścig. Nawiązywali momentami do tempa pogaczara z Giro, i nawiązywali momentami do tego tempa, które trzeba prezentować, aby myśleć o podium w Tour de France. Natomiast to było niższe tempo niż to, co choćby pokazywali zawodnicy emiratów w Szwajcarii. O problemach drużyny Wizmy wspomniałem na samym początku, ale powtórzę to jeszcze raz. Winegor no, był naprawdę mocno poturbowany. w kwietniu, na rower wsiadł na początek maja. W kwietniu, dwa tygodnie, był w szpitalu, obojczy, grzebra, odma płucna. Trudno sobie wyobrażać, aby on był w pełni dyspozycji. Jednak ekipa, postanowiła, ekipa Wizmy postanowiła wysłać go na ten wyśnik. Drużyna, choć osłabiona. To wciąż mocna. Może być też tak, że tutaj czarnym koniem będzie Matteo Jorgenson, który pokazywał się bardzo dobrze na parżnica, na klasykach, ale też na kryterium du, fine. Warto wspomnieć, że no, wraca również Van Aert, Van Aert. który o czym już też mówiłem, miał również kraksy na wiosnę, ale być może, być może ze względu na niepewną sytuację Winegora, Van Aert będzie miał więcej wolności w walce o zieloną koszulkę. Wiadomo, że trudno myśleć o tym, aby e trudno myśleć o tym, aby Van Aert rywalizował bezpośrednio z Philipsenem na finiszach, e ale będzie miał swoją szansę w czasówkach. No i na tych etapach takich e ala ala wyścigi klasyczne, gdzie część tych e najszybszych sprinterów e odpadnie na górkach. E ekipa ekipa Sudal Quickstep dość mocna z Remko z Landą. To jest jeden z największych testów dla Ryanka Evangela w życiu, w jego karierze. Pamiętajmy, że on wygrał WLT, on potrafi jeździć po górach. Wiem, że jest coraz więcej osób, które. Która w to wątpi. No, na przygotowaniu, do, na przygotowaniach do, które też były zaburzone, tą kraksą w kraju Basków na tych ostatnich testowych wyścigach, no, nie pokazywał się, pokazywał się solidnie, ale nie bardzo dobrze. Wygląda na to, że on przygotowuje się w taki dość mocno klasyczny sposób. Ze, czy faktycznie ze szczytem formy, celuje ze szczytem formy na Tour de France. Nie, 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 nie latał, nie fruwał wcześniej, nie prezentował tej super dyspozycji. Zobaczymy, więcej będzie wiadomo po pierwsze. Tygodniu a myślę, że dla niego również wyzwaniem będzie ten etap szutrowy, tak czy inaczej, ma wsparcie w drużynie, w Sudelku Step, może nie jest tak mocny jak Emiraty Wizma, czy, czy Bora. Ale, ale tak czy inaczej zapowiada się to, zapowiada się to fajnie i nie należy Remco skręcać. Wspomniałem ekipę Bory, a raczej ekipie, e, ekipę Red Bull Bora Hansgrohe. Mam nadzieję, że już widzieliście nowe stroje. Wyglądają jak każde inne stroje Red Bulla, czy to F1, czy jakichkolwiek innych, jak, jakichkolwiek innych ym, konkurencji sportowych. Wszyscy jadą w kaskach Red Bulla. Ważne jest to, że Primoż Roglic na Kryterium Dudufina prezentował się ym, bardzo dobrze, choć gasł w końcówce. Podejrzewam, Wam, że on tam był jednak podmęczony jakimś blokiem treningowym i stąd ten efekt. Istotne jest jednak to, że drużyna Red Bull Bora Hansgrohe jest prawdopodobnie najmocniejszą obok Emiratów w peletonie. Roglicz ma pomocników na każdy teren, jego pomocnicy w górach są no, równorzędni, jeśli chodzi o moc i dokonania w stosunku do Ejca, Almeidy i Ajuzo. Ma Leja ma Własowa, ma bardzo dobrych pomocników również na teren górzysty i płaski. No, natomiast jeśli chodzi o Roglicza, to cóż, nazywajmy rzeczy po imieniu Primorz Rogliczu musi się nie przewrócić i nie mieć żadnych przygód, a u niego te zdarzają się dość często. Czy będzie w stanie nawiązać rywalizację z Tadejem Pogaczarem na dłuższych podjazdach, na większych wysokościach? Nie wiadomo. Rogiczowi z kolei sprzyja fakt, że ta końcówka wyścigu naprawdę jest ciężka i wymagająca. On nie jechał od Italia, a jest zawodnikiem, który słynie z tego, że nie odpuszcza walczy do końca, a w takich ciężkich ostatnich tygodniach jest bardzo wytrzymały. Co pokazywał na WG, co pokazywał na Giro di Italia. Wspomniałem o drużynie Emiratów. Drużyna Emiratów, no, Dream Team Galacticos, naprawdę nigdy Pogaczar nie miał lepszej ekipy. Pogaczar jest w świetnej dyspozycji. Oczywiście ma w nogach Giro, na którym dominował, ale wszyscy to widzieliśmy. Wyglądało to, jakby jechał z zapasem. Więc Tadej Pogaczar jest faworytem tego wyścigu. Jest na dobrej drodze do dubletu, jest na dobrej drodze do odzyskania żółtej koszulki. Yy, I więcej nie trzeba mówić, więcej nie trzeba mówić natomiast co, co dalej no bo mamy te cztery ekipy warto wspomnieć o drużynie ekipy Inosu, która jest tak pomiędzy tymi underdogami a faworytami ja bym po cichu stawiał na Carlosa Rodriguez'a jako czarnego konia tego wyścigu dobrze by się prezentował w sprawdzianach dobrze by się prezentował w zeszłym roku jest młody, ma bardzo duży potencjał i jeśli patrzymy na zawodnika który faktycznie ma wejść na poziom wyżej w tegorocznym Tour de France to może być to Carlos Rodriguez Oprócz tego mamy Egana Bernala, którego forma jest niewiadoma i rola w drużynie. Choć właśnie w Szwajcarii pokazywał się z bardzo dobrej strony i w ogóle ten sezon ma dobry, biorąc pod uwagę jego wcześniejsze perturbacje i kontuzje. Mamy garanka Tomasa po Giro di Italia, zobaczymy, czy będzie tutaj takim doświadczonym przewodnikiem dla Carlosa Rodriguez'a czy jednak swoją solidnością, korzystając z faktu, że są dwie czasówki, będzie jednak próbował ugrać coś dla siebie w klasyfikacji generalnej. Mamy Toma Pitkoka, który chyba myślami jest bardziej przy Wyścig górskim przy obronie złota olimpijskiego, no bo tutaj w ostatnich pucharach świata spisywał się znakomicie. I Tom Pitcock może być jednym z nielicznych zawodników na tegorocznym Tour de France, który ten wyścig faktycznie traktuje jako rodzaj zgrupowania przed Igrzyskami Olimpijskimi, aczkolwiek o tym za chwilkę przy okazji sprinterów. No i dalej mamy takie drużyny, które mają kolarzy, którzy. Mogą coś zdziałać, mogą być w pierwszej piątce, w pierwszej dziesiątce, wygrywać etapy, warczyć o koszulkę Górala. Eee, tutaj Mowistar z Enrikiem Masem, eee, choć no fajnie by było zobaczyć Enrika Masa znowu nawiązującego rywalizację z najlepszymi. Przypomnijmy, że bywało, że na klasykach był w stanie jechać z Pogaczarem. Bywało, że był w stanie jechać z Sevenpoolem na Wuelcie. Mamy drużynę FDJ z młodymi Francuzami, Martinezem, Gregoire i niepewnym Dawidem Godi. Mamy drużynę Decathloną, która w tym roku ma świetny sezon z Felixem Galem, który w zeszłym roku na Tour de France pokazywał się jako ten zawodnik, który jest w stanie momentami jechać tempem Winnego i Pogaczara. W tym roku póki co jest dobry ale wprost do tego nie nawiązał. Mamy drużyny takie jak bahrain Intermarché, i Trek z ucieczkowiczami, łowcami etapów, zawodnikami, którzy mogą powalczyć albo o top ten, albo o etapy w górach, albo o y, koszulkę najlepszego górala, czyli Bilbao, Poez, Heik, Buitrago, Ciccone, Maintiens. Mamy drużyny y, J. Cole, Alalula i DSM z weteranami, Simonem Miejcem i Romanem Berdetem. Mamy drużynę Izraela z Derekiem G, który pokazał się y, na sprawdzianach przed y, Tour de France z bardzo dobrej formy, nie tylko jako nie tylko jako uciekinier, ale też też jako świetny góral, który potrafi szybko jeździć, trudne, długie podjazdy, mamy wreszcie IF z Karapazem i z Grają Uciekinierów. No, wspomniałem wiele razy o sprinterach. Jeśli chodzi o sprinterów, to oni tak, tutaj mają wiele okazji. Wiele okazji skumulowanych, tak naprawdę w dwa tygodnie, ponieważ wspomniałem, że. Kończą tak, naprawdę, kończą tak naprawdę rywalizację we wtorek w ostatnim tygodniu, potem muszą tylko dojechać no i mamy dwie narracje, pierwsza to jest Jasper Philipsen, zdecydowanie najlepszy sprinter w zawodowym peletonie obecnie, super mocną drużyną oprócz tego Hrönewegen, Pedersen Pedersen jako ten zawodnik, który no może walczyć nie tylko na finiszach ale też w troszkę troszkę i cięższym terenie i on tam może odzyskiwać punkty do może odzyskiwać punkty do Philipsena. Istotne też jest to, że właśnie jest dwóch zawodników, którzy pewnie myślą o, którzy pewnie myślą o Paryżu, czyli Vanderpool i Van Aert, którzy również w, na tych etapach około około Klasykowych, gdzie są lekkie górki, mogą walczyć z Pedersenem, natomiast w przypadku Van Aerta to zależy od um, jego pozycji w drużynie. Wizma, Liza Bike, natomiast jeśli chodzi o Van Der Poela, no to on co do zasady dzieli się z Philipsenem rolami. Na Tour de France ostatnio go znakomicie, znakomicie. Wspierał. Mamy Christopha, mamy Kokarda, mamy Beneta, mamy Girmaja. Girmaj znów jest tym zawodnikiem, który może tutaj walczyć o zieloną koszulkę nie tylko na, nie tylko na sprintach, ale też na jakichś lotnych premiach na górkach. No, ten jego sezon nie jest najlepszy. No i cóż. A, jest jeszcze Jakobsen, ale Jakobsen ostatnio no jego forma jest niewiadoma, łamane przez nie najlepsza. Co jest istotne, teraz to wszystko będzie przyćmione narracją związaną z Markiem Cavendishem, z jego walką o rekord Ediego Merksa. To jest jego ostatnia szansa, to jest jego łabędzi śpiew. I znów on ma na to nie 3, a 2 tygodnie. Czy będzie w stanie? Zobaczymy. Ma drużynę podporządkowaną w zasadzie tylko sobie. Tam jest tylko ucenko, który może coś. Próbować jechać dla siebie w generalce. Ale czy Mark Cavendish jest w stanie rywalizować z Shippsenem i z Chryszelem Wehenem? Nie wiadomo. W zeszłym roku dochodził do formy w czasie wyścigu. Zakończyło się to kraksą, już było parę razy blisko. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Chciałbym to obejrzeć, ale z drugiej strony jakoś bardzo w to nie wierzę. No i moi drodzy, to by było na tyle, jeśli chodzi o zapowiedź Tour de France, zapowiedź jak to zapowiedź wielkiego Turu sprowadza się do przeglądu etapów, sprowadza się do przeglądu faworytów, natomiast mam nadzieję, że nakreśliłem Wam jakiś tutaj obraz tego wyścigu, który, tak jak wspomniałem, zaczyna się ciężko, kończy się ciężko, ma dwie czasówki i wiele etapów dla sprinterów jest dość zbalansowany, ale nie hardkorowo trudny. Co po raz kolejny powinno działać na korzyść Tadeja Bogaczara. Jeśli chodzi o moją aktywność w czasie tego wyścigu, to tak jak wspomniałem, będą zapowiedzi, podsumowania na Facebooku, będzie troszkę repostowania i jakichś szybkich uwag na Twitterze. No i w dniach przerwy będą podsumowania w formie audio czyli YouTube i platformy podcastowe. Chętnie zapraszam Was do. Subskrybowania oraz polecenia swoim kolarskim znajomym i przyjaciołom, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej, którzy nie mają czasu na to, żeby samemu szukać danych, analiz. Ja to dla Was po prostu syntetyzuję w formie tych podcastów i w formie zapowiedzi na Facebooku. Także moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję uprzejmie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.